Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie zjednoczenie Włoch. Sama wiosna ludów nie przynosi nam zjednoczenia Włoch, na które wiele osób liczyło, ale idea Risorgimento, czyli od włoskiego odrodzenie, cały czas była aktywna. Zapiszmy sobie tą nazwę, bo to jest taka dość ważna, która zawsze się pojawia, to o tym mówimy. Risorgimento. Risorgimento czyli po prostu odrodzenie po włosku. To jest ta idea, która, którą nazywamy, która doprowadziła do zjednoczenia Włoch. Ta idea jest nadal żywa, między innymi w, w Piemoncie, czyli tym Królestwie Sardynii. Tam utrzymywana jest liberalna konstytucja. Oprócz Wiktora Emanuela II, który tam rządził w latach 52-61, Duży wpływ na to miał premier hrabia Camillo Cavour, którego tutaj widzimy, czyli Wiktor Emmanuel i Camillo Cavour. Skłonił on do współpracy większość włoskich elit politycznych. Nie przyłączyli się do nich jedynie skrajnie republikanie z Macinim na czele, który tracił jednak zwolenników z krótek nieudanych swoich prób wzniecenia jakiejś rewolucji, która się tylko kończy głębszymi represjami. Sam udział w Sardynii w wojnie krymskiej nie miał znaczenia militarnego, ale przyniósł jej korzyści polityczne. Jeśli pamiętacie Piemont tam wysłał swój kontyngent wojskowy. Braterstwo broni zaawansowało zawarciem sojuszu obronnego między Sardynią a Francją. W roku 58 mamy układ w Plombierę. Sardynia wtedy umacnia się dzięki, dzięki temu układowi, umacnia swoją pozycję. Napoleon III za to zyskuje większy prestiż. Nawiązuje do tradycji Napoleona Bonapartego, gdyż Pokazuje, że przekreśla te zasady traktatu wiedeńskiego i po, właśnie nawiązuje współpracę z Włochami, liczy na ruchy narodowe. Przeciwny jest jednak pełnemu zjednoczeniu Włoch. Uważa, że powinna to być federacja państw, która uznaje hegemonię Francji, a sam Napoleon III mógłby wówczas wtedy uzyskać poparcie francuskich katolików i Włochów, a Francja nie graniczyłaby z kolei z nowym silnym państwem. Czyli 1858 1850. Ósmy mamy ten układ w e, pl, plombierę. Układ w plombiere. co się oczywiście pisze inaczej. Plombieres się pisze. Plombieres. Okej. Okay. Sardynia popiera ona jest przez Francję i chciała przez to sprowokować jakiś atak na Austrię. Dlatego zbroiła się, przeprowadzała manewry wojskowe, prowadziła akcje propagandowe i przez to Wiedeń w, w 1859 roku wypowiada wojnę Piemontowi, z któremu z pomocą przychodzi Francja. Austriacy są pobici w bitwach pod Magentą i Solferino. Napoleon III, co to nie chce jednak nadmiernie osłabić, Austrii. w lipcu 1959 roku dochodzi do zawarcia traktatu w Villa Franca, który jest później potwierdzony poko pokojem w Zurychu. Na jego mocy Austria traci Lombardię na rzecz Francji, e, ratuje swój e, honor w ten sposób, z, z nad, e, z, który jest nadszarpnięty przez to, że przegrała z takim małym duperelkiem jak Piemont. Francja z kolei przekazuje tą Lombardię Sardynii. E, otrzymuje w zamian, zgodnie ze wcześniejszymi zresztą układami, francuskojęzyczną Sabaudię i Nice. E, przeprowadzane tam są plebiscyty, ludność popiera przyłączenie do Francji. I w ten sposób Napoleon oczywiście pokazuje, że e, tutaj przecież tylko plebiscyty rządzą, bo on się bardzo za nimi opierał i oni sami go chcą jako władcę. E, z warunków pokoju jednak nie jest zadowolony sam, e, sam premier Camillo Cavour, Ponieważ w rękach Austrii nadal pozostaje Wenecja. Jednak po pokonaniu Austrii, która jest takim strażnikiem tego rozbicia w Włoch, łatwiej jest idealizować, znaczy tworzyć tą ideę zjednoczenia, grupy spiskowców, grupy spiskowców zorganizowane wcześniej przez Kawura przejmują władzę w Parmie, Modenie, Toskanii, zmuszają lokalnych władców do ucieczki, następnie przeprowadzone tam są plebiscyty, w których ludność opowiada się za przyłączeniem do Piemontu. Zapiszmy może sobie to co powiedzieliśmy, czyli 1859 mamy wojnę z Austrią Wojna z Austrią Tutaj ważniejsze bitwy to jest Magenta Magenta Solferino Kończy się to nam najpierw mamy traktat Villafranca Później mamy traktat willa, Franka A później mamy pokój w Curychu. którego go potwierdza. Pokój w Curychu. Ok. Przewijmy sobie może dalej teraz. Mapę, widzimy już mapę Zjednoczonych Włoch, czyli sobie spoilerujemy, bo mamy jednego, innego jeszcze Tutaj pretendenta do zjednoczenia, Królestwo bojga Sycylii. Tam są szanse na wybuch powstania. One są mniejsze niż na innych ziemiach włoskich, dlatego przy cichej zgodzie rządu sardyńskiego uzbrojono i wyszkolono w Piemoncie oddział pod dowództwem Garibaldiego. I ci spiskowcy, tutaj Giuseppe Garibaldi, mówi się też ojciec Zjednoczonych Włoch, spiskowcy w maju 1860 roku lądują na Sycylii. Po jej opanowaniu zajmują także Neapol potem. Akcję tę nazywamy wyprawą tysiąca czerwonych koszul od czerwonego koloru koszul uczestników. I oni byli wspierani przez regularną armię Sardynii oraz miejscową ludność. Sam Garibaldi początkowo planuje utworzenie republiki w południowych Włoszech, ale ostatecznie podporządkowuje się królowi Wiktorowi Emanuelowi II, woli zjednoczyć tę ziemię z Piemontem. Także tam na Królestwie obojga Sycylii odbywają się plebiscyty, one, się, one decydują się na wcielenie do Piemontu, jest to wszystko legalne. Samemu powiększeniu Królestwa Sardynii przeciwny jest Napoleon III, ale jednak nie może pokazać swojego stanowiska, podkreślał przecież, że plebiscyty są jedynym sposobem wyrażania woli przez społeczeństwo, ale nie chce, żeby Sardynia zajęła całe też państwo kościelne, które te obszary zajmuje i wysyła tam francuskich żołnierzy, żeby bronili Rzymu. Włosi sami... Nie chcą zbrojnie występować przeciwko Francji, wiedzą, że to by się skończyło porażką, dlatego zostawiają Rzym w spokoju, to państwo kościelne tam sobie jest. Nie, nie ruszają go. Ale zapiszmy to sobie 1860 1860 wyprawa tysiąca czerwonych koszul. Wyprawa tysiąca wyprawa tysiąca czerwonych czerwonych koszul. Coś mi tutaj powiem, szwankuje z pisaniem, coś się przycina. Za to w marcu 1861 roku zostaje w Turynie, która jest, która jest stolicą Piemontu, powołany parlament, który proklamuje oficjalnie powstanie Królestwa Wolskiego. Na czele państwa stoi król Wiktor Emanuel II przynajmniej na początku. Później w 1866 roku pojawia się szansa przyłączenia Wenecji do Włoch. Ona jest związana zresztą z wybuchem wojny między Prusami a Austrią. Mamy wtedy wojnę prusko-austriacką. Ar ar armia włoska włącza się do konfliktu, a co prawda ponosi w większości porażki, ale później traktat pokojowy zmusza, zmusza Austrię, żeby ustąpiła właśnie Wenecję Włochom. Traktat Pokojowy jest zawarty w Pradze, Wenecja zostaje przyłączona do Włoch, czyli zapiszmy to sobie najpierw może. 1861 powstanie Królestwa Włoskiego, powstanie Królestwa Włoskiego, Królestwa Włoskiego, Włoskiego, a 1866 przyłączenie Wenecji. Przyłączenie Wenecji. Przyłączenie Wenecji. Okej. Okay. Ale zostaje nam przecież jeszcze Rzym. No i tutaj znowu się nadaje, nadarza się okazja. W 1870 roku wybucha kolejna wojna między Francją a Prusami. Napoleon III wtedy zabiera oddziały francuskie z Rzymu, potrzebuje je na wojnę. Wykorzystują to Włosi, oni zajmują Rzym, przeprowadzają tam plebisy, większość mieszkańców opowiada się za przyłączeniem do Włoch. I w 1871 roku Rzym staje się oficjalnie stolicą państwa włoskiego. Włosi pozostawiają papieżowi wtedy wzgórze Watykan ogrody Castel Gondolfo. Wtedy papież Pius IX, zresztą najdłużej panujący papież po apostole Piotrze, ogłasza się wtedy więźniem Watykanu i następuje, mówimy już całkowicie, wzięcie Włoch, zjednoczenie ich. 1871 Rzym stolica. Rzym stolica. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszą lekcję. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i do słyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com ukośnik A. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.contact.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę!